Kiedy do kin wszedł nowy film Patryka Wegi, w środowisku krytyków aż zawrzało. To pastisz kultowej stawki większej niż życie czy realistyczne kino akcji? Postanowiliśmy zapytać o to samych twórców nowego Klossa. Zdecydowanie chcieliśmy zrobić film realistyczny, no chociażby dlatego, że realistyczna była również stawka. Film naprawdę wciskał wielokrotnie nas w fotel i miałem wrażenie, że ten rodzaj montażu, akcji, dźwięk jest tak dobry i wiarygodny, że się jest w tym miejscu. Staram się w tym filmie mieć kompletnie inną twarz niż do tej pory, gdzieś jakiś inny rodzaj skupienia. Chciałem wykorzystać to, że zrzuciłem te 20 kg, że to można coś fajnego się pokusić. Pamiętam, że jak dostałam scenariusz do ręki, to w ogóle zastanawiałam się, dla kogo to jest film i czy młodzi ludzie będą mieli ochotę na ten film pójść. I dzisiaj po tej projekcji jestem przekonana, że tak. I nawet ci, którzy nie oglądali serialu, wydaje mi się, że film może im się podobać i może dzięki temu sięgną po serial. Fajnie by było. Rzeczywiście były tam sceny karkołomne, gdzie trzeba było rzeczywiście wysilić się bardzo. No ale jakoś pomimo tych swoich 80 i trochę lat daliśmy sobie radę. Kochani studenci Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do kina na film Hans Kloss, stawka większa niż śmierć. Jeżeli lubicie Klossa, nawet jeżeli nie lubicie Klossa, zapraszam Was. Wydaje mi się, że jest to sprawnie opowiedziane kino sensacyjno-przygodowe. Tylko czy studenci są zainteresowani tym zaproszeniem? Nie sądzę, żebym szła na ten film do kina. Póki co jest więcej innych filmów, na które wolałabym po prostu wydać pieniądze, żeby je zobaczyć. Zdaje się, że ten film będzie dość ciekawą jak gdyby kontynuacją znanego wcześniej serialu. No, myślę, że warto byłoby go obejrzeć. Warto wyrobić swoje zdanie idąc do kina, poza tym wszystko jest lepsze niż kadzwawa. Twórcy filmu z entuzjazmem opowiadają o nowej odsłonie legendarnego Klossa. Studenci natomiast w większości nieco sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. J23 znowu nadaje, ale czy aby na pewno na tak dobrym poziomie jak kiedyś? Dla Uniwerek TV Katarzyna Markiewicz.